Znowu to zrobiliśmy. Po raz drugi. Tylko teraz lepiej, albo nie wiem czy lepiej. Po prostu poprzedni film ma żółty dolar niestety, ale zrobiliśmy kiedyś pizzę ze wszystkimi składnikami. Z Domino's chyba, albo z Dominium. Dzisiaj mamy Pizza Hut. Pizza Hut? Poszliśmy. Wszystkie składniki. Są wszystkie Udało składniki. Się. Jest pizza ze wszystkimi składnikami. Dosłownie to, co słyszycie. Ja mam pytanie. Mogę powiedzieć. Bo ty byłeś. Byłem na zamawiać. No wiesz co, nie wiem czy puszczać audio. No mam w kieszeni, miałem telefon i się nagrywał jak zamawiam, ale tam nie było nic ekscytującego. To jest, nie trzeba tego puszczać. Więc po prostu zrobiliśmy tak, się zgodził od razu. Tak, zgodził się, tylko powiedział, że no, nie będzie to ich wina, jeżeli pizza będzie surowa albo jakaś taka. Ja mówię, no dobra, no to jest na moją odpowiedzialność, chcę pizzę ze wszystkimi składnikami. Czyli bez problemu po prostu można pójść do Pizza Hut i zamówić pizzę ze wszystkimi składnikami. No jeżeli jesteś na tyle szalony i chcesz takie coś, to tak. A ile szaleństwo to kosztuje? 200 zł prawie. Ile dokładnie? 160 mówiłeś chyba, tak? 160, no ale to też nie wiem czy... No zobaczymy, czy są wszystkie. Wydaje mi się, poczekaj, to ja sprawdzę na telefonie. To mogę ja włączyć, bo ja mam telefon wolny, a ty masz nagrywanie. Nie wiem, czy nie rozłączyło teraz, ale mam nadzieję, że nie. Generalnie ten pomysł już wcześniej był przez nas realizowany, jeżeli chodzi o inną pizzerię. Chcieliśmy zrobić to z innej pizzerii. Możecie napisać w komentarzu, jakie byście chcieli pizzerie inne mieć z tego typu odcinka. Dasz mi telefon, to ja sprawdzę. I zaraz wam powiem, jakie tam są. No zaraz chciałem wam powiedzieć, jak to wygląda ta pizza. No zaraz pokażemy też, ale. Daj. Czekaj, masz już Pizza Hut? Bo zrobiliśmy tak, pan zaproponował właśnie, żeby zrobić Supreme, bo ona ma najwięcej składników już podstawowo, czyli możemy pizza zobaczyć, jakie ma. Tak. Wołowina, pepperoni, cebula, zielona papryka, pieczarki, mozzarella, ziołowy sos pomidorowy. Teraz do tego dodałeś. Do tego mamy, no pokaż składniki, to zobaczymy. Wieprzowina, kurczak, boczek. Dwa razy nie trzeba mówić. Szynka, dwa razy wołowina, dwa razy pepperoni, dwa razy mozzarella, cheddar, co to jest koriego? Ser taki. Okej. Okay. Jalapenos to jest napisane. No. Oliwki czarne, pieczarki, ananas, kolorowa papryka, cebula czerwona, pomidory koktajlowe, zielona papryka, kukurydza, kebab, kiełbasa, ser śródziemnomorski. Kiełbasa, dwa bułki, kiełbasa. Rukola, świeża mozzarella, szpinak świeży i szynka dojrzewająca. No to dokładnie to mamy na pizzy dzisiejszej, jeżeli nas nie okłamali, ale i tak dziękujemy, że się w ogóle udało coś takiego zrealizować. 15 minut szybko sobie poczekaliśmy i co, jesteś gotów? Także dziękujemy dla Pizza Hut. Dziękujemy Pizza Hut. Nie ma za co dziękować, ale... Jesteśmy waszymi klientami, więc powinniście zgodnić nam dziękować. No to co? Otwieraj. No to wygląda to następująco. Ej, wygląda ładnie! Ale bardzo podobnie jak tamta, co? Ale wygląda naprawdę ładnie, tamta wyglądała gorzej, mam wrażenie. Może. Ale jest grubiutka, poczekaj, jeszcze nie schowaj, bo trzeba zdjęcie do miniatury zaraz jeszcze zrobić. Jeszcze musimy zdjęcie, jest posypane parmezanem, widzisz, jest tak? Jest posypane parmezanem, jest bardzo grube boki, bardzo dużo ciasta dalej. Tak, bo to jest ser w brzegach, nie? No ale też musieli pewnie dać grubsze... jeszcze jest ser w brzegach. Jest ser w brzegach, ale musieli też pewnie dać grubsze ciasto, żeby to się utrzymało w ogóle, nie? Okay. I tak to tak ciężkie jest, masywne, nie? Ja szczerze mówiąc nie mogę się doczekać zdjętego potwora. Ale musimy zrobić zdjęcie do miniatury. Zrobić zdjęcie do miniatury, więc przerywamy nagranie. No więc zrobiliśmy już zdjęcie. No są foteczki. No i co, możemy degustować. Nie wiem, czy damy radę to, wiesz, perepa. Całe opędzować? Raczej nie. No całego to nie zjemy całej pizzy, bo to jest duża. Bo pamiętasz, jak było przy tamtej, o co mi chodzi. Ona się rozwaliła. Że się rozwalała, nie dało się jeść. Dlatego wziąłem noże i widelce, bo przy poprzedniej, no ciężko było. Ale tutaj się da wziąć kawałek. Ej, da się wziąć kawałek. Tak, oto prezentuje się pizza ze wszystkimi składnikami. Nie, no ładnie. Najbardziej dopieszczona pizza. No pokaż od boku jeszcze. No ugina się trochę, no jest dużo składników, co? No to prawda. Ej, ale jest gruba. Jest salami tak powkładane w ogóle między te sery i tak dalej. Fajne, no. No dobra, tamta generalnie mam wrażenie, że była bardziej chaotyczna. Tu jest to przemyślane i ktoś miał łeb, to zrobił, tak szczerze. A jak smaku, bo tamta smakowała jak smakowo? Sałatka. Tamta jak co smakowała? Jak sałatka, pamiętam. Tak? Nie, ona smakowała jak taki kebab. Nie można było sobie zwinąć, tam też w ogóle można, ale to jest grube brzegi. A wtedy też chyba mieliśmy brzeg z jakimiś parówkami, nie? Nie wiem, która lepsza smakowo. Tak? Smakuje ci dobrze? Ale jest dobrze. Szczerze? Jakby ktoś zamówił na imprezę, to bym to zjadł tyle. No bo jest taka mega szyta, nie? Jest tu wszystko, kurwa. Serio, jest dużo sera trochę. Tam było fajnie, bo tam, nie wiem z czego to było, Domino's albo Dominium, był ten ser góralski. I to zajebistą robotę robiłeś. Tam była żurawina jeszcze, to było tak, mokre. To zajebiście dawało. Ale tu jest bardziej ostre, wiesz, jest taka pikantna? Taka pieczna bardziej. Coś tu jest takiego pieprznego, wasalami? Może. Jest mięsna i serowa bardzo. Ale to jest warzywowa. No kurwa, wszystko jest, nie? Generalnie smakuje. No co, jak pizza? To jest kebab taki. No ale szczerze, czy ktokolwiek kiedyś zamówi sobie, tak se pomyśli, zamówi pizzę za 200 zł, kurwa, ze wszystkimi składnikami? Totalnie nie. Dlatego robimy to za was, Ale ten ser brzega? Co z nim? No, siada ci to? Jeszcze się nie dobrałem, ale zawsze tak, ja sobie zamawiałem pizzę Hut z tym, bo często w sosie i jadłem i to było zajebiste. No są pytanie. Jalapeno, są drak, czy zawsze jak ma ser brzegach, to ona jest taka gruba? Aha. No trochę chudsza jest. A ja mam... O kurwa.
Ananas. No właśnie, co to tu robi? Co ty? Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą w ogóle. Smacznego. Nam jest bardzo smacznie teraz. Nagrywamy pierwszy odcinek dzisiaj, więc jesteśmy jeszcze głodni. Dlatego zajebiście siada. No szczerze mówiąc? Nie rozwala się w ręku, nie? Nie, właśnie o to mi chodzi. Są wszystkie składniki. Jest bardzo twarde podłoże. Jestem zdziwiony aż. No to ten ser w brzegach trochę mało daje radę, bo jest duży brzeg, nie? Mhm. Normalnie jest trochę lepsze to. Naprawdę, serio, mówię, że tamta. No dobre. Jak ktoś zrobił tamto, to po prostu wrzucił 16 składników, są 32 składniki. No było sporo tego, ale nie, no tamta też była przemyślana. No tak, ale nie, właśnie nie była przemyślana. Tamto było po prostu rzucone, a tutaj jest tak ułożone, że to naprawdę warstwami siada i się nie rozwala, stary. To się normalnie je. A tam w ogóle drożej by wyszło. 400 chyba. Też kojarzę, że 400 zapłaciliśmy za tamtą wtedy w Dominum. Mhm. A tu no dwie stówy niecałe, no. A tamta nie była większa? Bo była. No jeszcze się zaczyna kurwa problemy. A mi się nie rozwala, zobacz. No. Właśnie jestem w szoku. Rozwala. Ale staram się wychwycić, co najbardziej czuję i najbardziej. Ja również się smak sera, coś innego, ale ser, mięso. Słodkie na nas. Ten kebab. Kebab. To mięso kebabowe. Jest tego bardzo dużo w ogóle tego mięsa. Jalapeno trochę, paprykę czuć. No i tak było. I co ciekawe, rukola nie przeszkadza. Nie no. W ogóle nie czuć. No akurat rukoli w ogóle nie czuć, nie? I ty szynki. To jest tak rzucona. A ciekawe ile kalorii ma taka pizza. O kurwa. No sama Supreme trzeba by zobaczyć ile ma. A tu są jeszcze dwa razy tyle składników ponad, nie? No. Oblicz ktoś nam w komentarzu. Przypniemy ci komentarz. Analizyrapowe.pl. Ile taka pizza może mieć kalorii? Ile pizza hut ze wszystkimi składnikami może mieć kalorii? To jest 30, nie? 38 chyba, duża. Duża chyba jest 38 teraz w tym. Co w ogóle ty, zmniejszyli. Pamiętam, że w tamtej... Nie była 40? Duża nie zawsze? Tak. Albo 42? Zmniejszyli. W tamtej? No. Po jednym składniku byłem pełny. Bo tak, ej, też byłem, no bo nie jemy tych brzegów też. Znaczy ja tam a tam se... A, no tak, w sumie tam ja nie zjadłem. A ja spróbuję zrobić coś takiego jak... Nie, ciężko rola? To będzie. Za grube to jest. Za grube, żeby zrobić rola z tego, no. Mhm. No. Tak jeszcze bekon jest. Jest bekon, no. Ale też na każdym składniku inne te czuję. Może też porozrzucali po całej jakoś różnie to. To jest w ogóle fajny pomysł. Jak ktoś ma urodziny, lubi pizzę, zamiast kupić mu tort, można kupić mu pizzę ze wszystkimi składnikami. No i masz takie tortowe to jest, nie? Grube jak tort. No. No w sumie racja. Każdy po jednym kawałku bierze i spoko. No wiem, co mi przypomina. Jak mama robiła pizzę w domu, tak, bo tam jest wszystko, tylko tam jest było dwa razy grubsze ciasto, nie? Ale składników też było tyle, bo to zawsze było, co było w lodówce, to było wrzucane. To jest to właśnie, no. No i przez to, że... A kiełbasa tu jeszcze jest. Dwa bułki, kiełbasa. No ale przez to, że nawet nie wiemy, czy nam wszystkie składniki dali, ale nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Nie wiemy, ale... Znaczy nie, ja patrzę sobie tutaj i faktycznie wiesz, no pojawiają się jakieś tu nowe, z każdym kawałkiem inne, ale... No pan mówił, że w sklepie nie będzie, znaczy w tym, przy zamawianiu mówił, że nie wie, czy to będzie w ogóle niesurowe czasem. Ale no nie wydaje się w ogóle surowe, nie? Ważna informacja jeszcze dla was, bo zamawialiśmy to kiedyś przez telefon, próbowaliśmy zamówić, się nie dało. Tak, przez telefon się nie dało. Będzie ktoś tego typu akcja, koniecznie musicie iść do miejsca, na miejscu. Bo oni myślą, że to żart. My dzwoniliśmy do Pizza Hut, to babka myślała, że to żart. Do Degrasso też się pytała i potwierdzała, jeszcze dzwoniła, potem nie, pytała no, się, chyba nie miała. Czy na pewno no, bo nie żart. Bo udało się przez apkę, bo generalnie na stronie jak się zamawia, to można wybrać maksymalnie chyba 8 składników albo 7. No ale to nie są wszystkie, nadal. Ej, szczerze mówiąc, zjemy co? Nie wiem, bo jeszcze mamy dużo dzisiaj do nagrania odcinków innych, więc nie chcę się... Nie zjemy, jeżeli się nie chcę się napychać, ale bym zjadł, no bo zjadł pan, zostało nam po kawałku tylko. No. Czyli to jest taka idealna pizza dla dwóch osób, no poza tymi brzegami, które dlatego, są kurwa drugą się, pizzą jeszcze, nie? Nie opłaca się trochę ekonomicznie, ale... Bo są, brzegi są jeszcze jak druga pizza trochę. Patrz, jeden kawałek by się złożyło, z trzech brzegów jeden kawałek. No. Które ciasto jest. Ja tej mąki nie lubię w Pizza Hut, nie mam taką, to jest kaszka manna? Taka, nie. Taka mąka, no. To jest ten typ mąki. Nie, właśnie tu lubię. Ale props. Nie, fajnie. Wyżej niż Degrasso, czy tam Dominus, nie pamiętam. Dominus to było chyba, ale możecie napisać w ogóle w komentarzu, co jaka jest jeszcze sieciówka taka, z której możemy to zrobić. Bo my bardzo chętnie myślałem, że Degrasso można. Chcemy jeszcze zrobić, ja mówiłem Alkowi, kebaba ze wszystkimi składnikami, ale bo na przykład Zahir ma serfeta, jalapeno. No można dużo składników dodawać, więc po kebab prostu ze wszystkim po prostu. Tak, taki XXL kebab duży ze wszystkimi składnikami. Fajne. Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą, a jak nie jesz, to szkoda.